analizując pracę urządzenia radiowego, trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, co właściwie robi radio. Wydaje się, że odpowiedź jest bardzo prosta – gra. No ale nie zawsze. W wypadku na przykład urządzenia radiotelefonicznego nie gra, tylko gada. A w wypadku na przykład urządzenia używanego do zdalnego sterowania drogą radiową jakichś urządzeń, nie gra, tylko jednak wykonuje inne czynności. Tak więc, co właściwie robi radio? Jakie wykonuje funkcje? Okazuje się, że każdy odbiornik radiowy robi w zasadzie trzy rzeczy. Rzecz pierwsza to jest wydzielenie sygnału użytecznego, odebranie go i wydzielenie spośród wszystkiego tego, co się w antenie indukuje. Drugą rzeczą jest wzmocnienie go, ponieważ sygnał w antenie jest zazwyczaj bardzo słaby. I trzecia rzecz to jest odczytanie, czyli zdekodowanie informacji, która w tym sygnale jest. Czy to jest dźwięk, czy to są jakieś informacje cyfrowe, czy to jest obraz, czy to są na przykład znaki alfabetu. Tak więc każdy radioodbiornik wykonuje te trzy rzeczy. Wydziela sygnał, to się odbywa za pomocą filtru w pośredniej częstotliwości i dlatego właśnie wymyślono odbiornik superheterodynowy. Wzmacnia się ten sygnał, wzmacnia się tylko sygnał użyteczny, czyli po wyjściu z tego właśnie filtra pośredniej częstotliwości. I po trzecie, dekoduje się informacje i to się odbywa w detektorze i czasami odbywa się również poza odbiornikiem radiowym. Tak więc te trzy funkcje spełnia każdy odbiornik radiowy. I można każdy odbiornik radiowy podzielić na takie trzy bloki i omawiając, można omawiać tak naprawdę poszczególne elementy każdego z tych trzech bloków.